Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Natsunagu. Natsuna Keiaki, studentka z Tokio, wyrusza do prefektury Kumamoto, gdzie mieszka jej internetowa przyjaciółka, z którą od roku nie ma kontaktu. Natsuna jest zdeterminowana, gdyż rok wcześniej Kumamoto dotknęło trzęsienie ziemi. Podczas swej podróży studentka poznaje mieszkańców oraz piękno Kumamoto. W roku 2016 w przeciągu 2 dni miasto Kumamoto na wyspie Kyushu nawiedziły 2 silne trzęsienia ziemi. Zginęło 50 osób, 3000 zostało rannych, a około 70 tysięcy ewakuowano. Wiele budowli oraz zabytków zostało zniszczonych, jednak w dosyć szybkim tempie poradzono sobie z odbudową. Natsunagu to w moim odczuciu taka mała pocztówka Kumamoto i ukłon w stronę mieszkańców prefektury. Anime jest króciutkie, gdyż liczy 12 odcinków po 3 minuty każdy, mimo to akcja wciąga. Anime jest urocze, wzruszające i przyjemne. To okruchy życia w najlepszym wydaniu, wliczając w to delikatną, pastelową kreskę i wpadającą w ucho muzykę. To, co rzuca się w oczy, to oczywiście postać misia Kumamon, który jest niezwykle rozpoznawalną maskotką prefektury. W prawdziwym życiu wizerunek niedźwiadka można znaleźć dosłownie na wszystkim, od słodyczy po środki transportu, ale i w animacji praktycznie co rusz widzimy go na ekranie. Jeżeli macie ochotę na chwilę wyrwać się do Kumamoto lub chcecie obejrzeć coś ultra krótkiego, to zachęcam Was do seansu Natsunagu. Anime, mimo iż króciutkie, nie pozostawia uczucia niedosytu, a zakończenie jest satysfakcjonujące. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!